Dzisiaj zaczynamy dzień od zwiedzania Funchal, a tak naprawdę od wyjścia na Monte, wyjechania na Monte. My wybraliśmy się tutaj samochodem, a nie kolejką, ponieważ takimi kolejkami już sporo jeździliśmy, a cena nie jest mała, bo chyba 18 euro od osoby, więc stwierdziliśmy, że podjedziemy tutaj samochodem. Zostawiliśmy na parkingu, jest przed 11 i znaleźliśmy bez problemu miejsce. Trochę tutaj sapię, bo jest strome podejście z parkingu tutaj do tej pierwszej kolejki, a my idziemy na kolejkę jeszcze kolejną, która nas wywiezie do ogrodu botanicznego. No a później będziemy zwiedzać tutaj ten palas ogród. A tutaj na szczycie tej kolejki mamy przepiękny widok na całą panoramę tutaj Funchal, na morze. Także idziemy w górę dalej. Nie wiem, czy będzie widać, ale pokażę Wam tutaj podejście. My i tak już... to nawet filmik nie oddaje, ale my już tam z dołu przeszliśmy. Tu mamy kaplicę Matki Bożej, którą najpierw wybudowano w drugiej połowie XV wieku. Później ją chcieli powiększyć, natomiast trzęsienie ziemi w 1748 całkowicie ją praktycznie zburzyło, a ta, która tutaj teraz stoi, jest z XIX wieku. Jest to miejsce kultu tak naprawdę, tutaj Maderczyków. Na ołtarzu widać niewielką figurkę Matki Bożej z Monte, patronki Madery, która słynie z wielu łask i jest otoczona wielkim kultem przez mieszkańców wyspy. Przyszliśmy sobie tutaj pod kolejkę, która ma nas zawieźć do ogrodów botanicznych. Natomiast tak sobie szliśmy po prostu ze znakami, będąc pewnymi, że tutaj gdzieś będzie kasa biletowa, natomiast po zejściu w dół okazało się, że nie, bilety trzeba było kupić u góry. Więc polecam zakup tych biletów po prostu przy samym wejściu. My, żeby się nie wracać pod dosyć strome podejście, kupujemy je online, i będziemy udawać się tutaj do kolejki. Kupiliśmy w końcu bilety na ich stronie internetowej, one, które kosztują 31 euro za naszą dwójkę plus dziecko. No i wchodzimy w końcu. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. Do ogrodu botanicznego koszt dla osoby dorosłej to 7,50, a 3 euro dla dziecka. I bilety kupujemy tutaj przed wejściem. Jeżeli ktoś nie chce płacić za kolejkę, to może tutaj przyjechać też samochodem. My akurat, szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy o tym, bo wszędzie, gdzie czytaliśmy, to wydawało nam się, że ta kolejka, którą pierwszą wjeżdżamy na Monte, to jej uniknęliśmy i stanęliśmy na parkingu, po prostu przyjechaliśmy samochodem. Natomiast, że później do tego ogrodu botanicznego wyjeżdża się kolejną kolejką do góry, a tak naprawdę tą kolejką zjeżdża się w dół. Więc spokojnie można było tutaj też samochodem przejechać. Cieszymy się bardzo, że nie zapłaciliśmy za dwie kolejki, ponieważ nie było to absolutnie warte tej ceny. Widoki są piękne i już z tej drugiej kolejki były również na całe to miasteczko Funchal i na morze, na zatokę. Więc gdybyśmy zapłacili za dwie kolejki, trochę
strata naszym zdaniem byłaby pieniędzy. Ale jeżeli ktoś chce w ogóle zaoszczędzić, to może zarówno przyjechać do góry na Monte samochodem, jak i tutaj do Ogrodu Botanicznego również samochodem, zostawić na parkingu samochód. Jeśli podoba Ci się filmik, to zostaw proszę komentarz, polub go. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. To będzie dla mnie motywacją do nagrywania dalszych filmików. Czy warto przyjść tutaj i płacić za wstęp do Ogrodu Botanicznego? Uważam, że warto, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych na świecie ogrodów botanicznych. Znajduje się tu mnóstwo gatunków różnych roślin, ale też no, wszystkie te ścieżki, te alejki są bardzo urokliwe. No i mamy tutaj również typowy maderski domek, taki jak w Sontanie. No, także mnóstwo naprawdę ciekawych formacji roślinnych. Także no, w tej cudownej pogodzie po prostu no, ślicznie. Patrzcie, jak pięknie. Kolorowo, mnóstwo kwiatów. My jesteśmy w kwietniu, więc tutaj naprawdę ta roślinność jest wow. Natomiast no, Madera jest zwana wyspą wiecznej wiosny i myślę, że tutaj cały rok tak to wszystko wygląda. A to już przenieśliśmy się do ogrodu tropikalnego Monte Palace. I tutaj też jest wystawa słynnej mozaiki maderskiej. Znajdziecie je nie tylko tutaj, ale na wielu budynkach na wyspie. Monte położone jest w ogóle na wzgórzu okalającym cały Funchal. I jest to jedno z najbardziej malowniczych miasteczek tutaj w Funchal. Ta niegdyś wioska, która tutaj się znajdowała w XIX wieku, przekształciła się w przedmieścia stolicy i swoistą enklawę, do której zaczęły powstawać ogromne rezydencje. Teren ten słynął przede wszystkim z przepięknej tutaj bujnej roślinności i właśnie tutaj na tym wzgórzu zaczęły powstawać te ogromne rezydencje. Tutaj w tym ogrodzie tropikalnym, w którym się znajdujemy, na początku mieszkał konsul brytyjski, później 100 lat później zmieniono tutaj ten teren na ogromny hotel. No a w tym momencie tutaj mamy ogród tropikalny, który jest jedną z najbardziej znanych atrakcji tutaj Madery, zwłaszcza Funchal. I naprawdę można się tutaj zanurzyć w te przepiękne uliczki, ścieżki. Fontanny, no, piękny, bajkowy krajobraz. Cały ogród został podzielony na strefy poświęcone florze Madery, florze południowoafrykańskiej oraz terenów Japonii i Chin, a ich egzotykę podkreślają elementy architektury orientalnej. Naprawdę w ogrodzie bardzo miło możemy sobie spędzić czas i no, poczuć się w sumie, jakbyśmy byli w tamtych miejscach.
zobaczcie, tutaj za nami mamy przepiękne flamingi. Robi to wszystko naprawdę bardzo fajne wrażenie. Jest dosyć ciepło dzisiaj, bo chyba 26 stopni. I w porównaniu do ogrodu botanicznego, no to tutaj jest więcej cienia, przynajmniej na razie. No ale też niestety cały czas są bardzo duże podejścia. Znaczy na razie wschodzimy w dół, później będziemy wychodzić ostro w górę. Tutaj też mamy studię, do której należy wrzucić monetę, żeby spełniło nam się życzenie, ponieważ wierzono tutaj, że woda jest źródłem życia i w podziękowaniu za to, że żyjemy, powinniśmy po prostu... Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Naprawdę tutaj do tego ogrodu tropikalnego było warto przyjść. Zresztą od samego początku to było na mojej liście numer jeden. Ogród botaniczny jak najbardziej bardzo ładny, ale mnie to miejsce dużo bardziej urzeka. Teraz się tutaj chłodzimy pod wodospadem. To jest przyjemna taka wielka imbryza od tego. Monte Palace jest przepięknym miejscem, dlatego jeżeli ktoś ma do wyboru ogród botaniczny, a tropikalny, to absolutnie polecam ten ogród tropikalny. Jest tutaj zarówno mnóstwo bujnej, soczystej roślinności, przepięknych kwiatów, ale także ta architektura, te ścieżki, uliczki, palmy, fontanny, rzeźby, to mieszanka kultur, roślinności i architektury. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. My na początku poszliśmy do ogrodu botanicznego i byliśmy zachwyceni, ale później po przejściu do Monte Palace uważamy, że absolutnie Monte Palace jest po prostu numerem jeden. Zwiedzanie całego wzgórza zajęło nam około 4 godzin. Później poszliśmy zjeść w tamtejszej restauracji, a następnie pojechaliśmy do Funchal. Ale na relacje z Funchal zapraszam do innego filmiku. Jeżeli Ci się filmik podobał, to zostaw proszę komentarz, zasubskrybuj kanał i zapraszam też na mojego Instagrama oraz bloga, gdzie znajdziecie też więcej szczegółowych informacji.